Kiedyś pamiętam, coś wpadło nam do głowy, że już ksiądz kardynał miał opuszczać Bachledówkę, jeszcze poszedł do księdza prymasa, jeszcze ostatnie słowo, ostatnie pożegnanie, już były jakieś fotografie, nawet takie z aparatu amatorskie fotografie, które się zachowały na szczęście. I kiedyś wpadło nam do głowy, żeby wsiąść do samochodu i chyba, nie wiem, 6 czy 7 osób tam się wyładowałyśmy, zładowaliśmy się do tego samochodu księdza. On przyszedł, zwyczajnie zajrzał i stał i nic nie reagował, nie zdenerwował się, nie złościł się, tylko przyjął to naprawdę, oczywiście potem ze śmiechem wszyscy wyszliśmy i bardzo się cieszył, że mogliśmy go uwolnić, jego samochód, ale nie reagował jakoś gwałtownie czy złością, nawet żadnej miny. Właściwie dał się wciągnąć w tą zabawę, także był właśnie taki no, po prostu prosty, zwyczajny i z poczuciem humoru. Potrafił powiedzieć właśnie takie, no, dowcipy. Ja niestety nie zapamiętuję dowcipów, nie potrafię powtórzyć, ale też potrafił, no, śmiał się zupełnie szeroko. Potrafił się cieszyć, właśnie radować. Był taki bardzo, bardzo. Chociaż potrafił zapadać w taką powagę i zadumę, i wtedy czuło się, że jest jakiś nurt w nim, który, no, nie jest dostępny dla wszystkich, że ma swój własny nurt myśli, życia Bogiem. To się też dawało wyczuwać. I to właśnie może to bardzo było widać w tym kontraście. Takiego rozradowania i jednocześnie przechodzenia w takie momenty zadumy.